Ósma Liga Mistrzów. Niektóre mecze są jak wino. Im więcej czasu minie od ich rozegrania, tym więcej zyskują na wartości. Naprawdę bardzo dobry mecz. To poleci po piłkę. Dziś odkurzymy więc spotkania, których jakość piłkarska jest już bliska perfekcji. Mecze, w których grali najlepsi zawodnicy. O kurwa. Najlepsi zawodnicy, którzy są prowadzeni oczywiście przez najlepszych trenerów. Wolny start do piłki! Co masz tam pokrzywało? Do piłki się poruszamy z szybkością światła! Nic więc dziwnego, że właśnie tu padają najpiękniejsze gole. Ożeż, kurwa! A kultura gry jest niespotykana nigdzie indziej. Zajebać, kurwa! To tu sędziowie nie popełniają wielu błędów, a ich ciężką pracę szczerze doceniają kibice. Po meczu je zajebać. Drodzy Państwo, mówi się, że Puchar Polski stracił już swój blask. Przed nami kilka pucharowych spotkań z etapu, na którym blask ten z roku na rok jest coraz większy. Drogę po najwyższe trofea ruszamy z zespołem Janusze Futbolu Kraków. Nawet kiedy będę sam, tak, dajmy pakiet reklamówczy. Janusze, znaczy, że kibicowsko jesteście mocni, nie? Jesteśmy bardzo mocni kibicowsko, nasi kibice nas nigdy nie zawodzą. Ale co, gracie normalnie w szóstkach, tak? I nagle ktoś wpadł na to bardzo mądry pomysł, żeby zagrać w Pucharze Polskim. No to tak, najlepsze pomysły zawsze na piwerku. No i tutaj też było piwerko, no i zagrajmy w Pucharze Polskim. I pierwszy oficjalny mecz teraz. Pierwszy oficjalny mecz. A jak wam idzie w tych szóstkach? Zależy, czy patrzeć na to, jak gramy, czy patrzeć na wyniki. Z gry jesteśmy zadowoleni bardzo. Wyniki... Na ostatnim miejscu w co byli jesteście? Nie, no nigdy nie byliśmy. Przedostatnie. Tym razem. Tym razem przedostatnie. No wygramy! A jakie oczekiwania macie w ogóle? Absolutnie żadnych. Nie wygramy, czy przegramy, jeden mój! Jesteś najlepszym strzelcem zespołu? Nie, ale potencjał mam. No to zaczynamy przygodę Januszy z wielkim futbolem. Przeciwnik niezwykle mocny, bo to słynna Nowina Rama z krakowskiej ósmej ligi. Najważniejsze więc, by przetrwać pierwszą akcję meczu. Później będzie już z górki. Nożesz! Kurwa! Nic się nie stało, Janusze, nic się nie stało. Na początek meczu? No, mogło być lepiej, ale mogło być też gorzej. No i cały misterny plan w pizdu. Nie ma opcji, teraz trzeba będzie coś strzelić. No i proszę. Szkoda tylko, że nie do tej bramki, co trzeba. Zapamiętajmy to nazwisko. No kurde, piękny strzał. Piękny, nie? Nie jest tak łatwo samobójstwo strzelić, nie? A to nie strzeliłem. Ale byłeś blisko. Ale byłem blisko, nie jest łatwo, tak. Ale blisko, jaka zajebał. Bądźmy szczerzy. Bajeczna technika to nie jest największy atut Januszy futbolu. Ich domeną jest kondycja. Szósta setka została jednak podarowana rywalom. Co jest, karny? I mimo, że stuprocentowy karniak nie wszedł do końca tak jak powinien, to Nowina Rama mieli w tym meczu kilka celnych szotów więcej od Januszy. Konieczne było wdrożenie planu B. Gol co 5 minut! Janusze, gol co 5 minut! I kto by się spodziewał, że plan ten okaże się być nieskuteczny. Nie ma co się oszukiwać. Janusze Futbolu Kraków w najbliższym czasie nie wygrają Pucharu Polski. Jednak nikła porażka 0-4 dobrze rokuje na przyszłość. Jest się z czego cieszyć. Cały czas mieliśmy przewagę. Cały czas mieliśmy przewagę. Wynik jest sprawiedliwy. W głowie, tylko że w głowie mieliśmy wygraną, tylko jeszcze w nogach nie to. Ale wrócicie silniejsi, nie? Wrócimy, za rok jesteśmy znowu. A teraz przenosimy się do Bydgoszczy, która od lat kojarzy się z futbolem na najwyższym poziomie. Co my tu będziemy oglądać, panie?
Będziemy oglądać największe z największych derby Bydgoszczy. Perspektywy są wspaniałe. A w najważniejszych w historii derbach wystąpi drużyna Mega Amator Bydgoszcz oraz Orzeł, który może być postrachem dla każdego. Mimo wszystko faworyta wskazać ciężko. Czego my tu się możemy spodziewać? Tylko zwycięstwa, oczywiście awans bezwzględnie dla nas, zdecydowanie. A na jakiej podstawie taki optymizm? Rok temu przegraliście 0-16, ostatnio w sparingu przegraliście 0-20. Ale to było po prostu pod pucha, szykowaliśmy się na dzisiaj. Mega Amator również sprawiał wrażenie drużyny dobrze przygotowanej. W ostatnim sprawdzianie przed wielkim starciem przegrał 0-10. Nic więc dziwnego, że spotkanie od samego początku było niezwykle wyrównane. Jak Orzeł nie potrafił prawidłowo wyrzucić piłki z autu. Ten rzut z autu tak można było lepiej wybić. To rywale rewanżowali się tym samym już kilka sekund później. A potem zaczęła się walka na całego. Tym razem zabawę zaczął zawodnik Mega Amatora. Orzesz, kurwa! No cóż, trzeba przyznać, że takiego pierdolnięcia może nie mieć nawet siostra Godlewska. Odpowiedź na taką bombę w samo górne okienko mogła być tylko jedna. O kurwa! Ładnie uderzył, nie? Ładnie, z całego życia. Jeszcze większa petarda w okno dolne. W meczu towarzyskim z Megamatorem przed miesiącem mieliśmy też 1-1 do przerwy i później 7-2 w plecy, więc trzeba się skupić niestety. Puchary rządzą się swoimi prawami, a zwłaszcza Puchar Polski, który przypomina rzucanie monetą. No to rzucamy! Kto strzeli kolejnego gola? Proszę Państwa, wypadło na Orła. Orzesz, kurwa! 2-1. 40 sekund, panowie. Awansujecie, ja pierdolę. Wróżbita Maciej lepiej by tego nie wymyślił. Orzeł Bydgoszcz zmasakrował Mega Amatora 2-1 i awansował do drugiej rundy Pucharu Polski. Nie do przejścia ten Orzeł, prawda? Powstaje pytanie, czy ten walec można jeszcze zatrzymać? Czy w drugiej rundzie Orzeł przejedzie się po bydgoskiej Polonii? Takiego hitu nie grano u nas dawno. Czego się pan dobrego spodziewa po gospodarzach? A kto jest gospodarzem? Orzeł. A, Orzeł. Chujowej piłki się spodziewam, kurwa, i wielu goli w plecy. Głównie tego. O kurwa! No to długo pan nie musiał czekać? Jakieś półtorej minuty mniej więcej. Uważa, że to nie jest długo? Skandal, że to trwało tak długo. Nie z takich opresji Orzeł już wychodził. Z Mega Amatorem też przecież było najpierw w dupala. No. Trzecia minuta? Chyba trzecia minuta jest. Bardzo. Przypomnijmy, że początki bywają trudne, a zwłaszcza początki meczów. A ten, kto po trzech minutach spodziewał się łatwej wygranej Polonii, łapał się później za głowę. Jeszcze przed przerwą kolejne nazwiska graczy Orła trafiały do notatników łowców talentów, a po 45 minutach wynik oscylował w okolicach remisu. Orzeł Bydgoszcz przegrywa do przerwy z KP Polonią Bydgoszcz 0-14. Chyba każdy słyszał zasadę, że 14-0 do przerwy to niebezpieczny wynik. I gdy odwrócenie wyniku było o krok, to znów okazało się, że futbol jest jak seks po pijaku. Czasem niestety trafi się nie w ten otwór, co trzeba. O ja pierdolę! Ustępniku myśli się należy za to. Panie i panowie, czapki z głów przed zawodnikami Orła Bydgoszcz. Nie każdy potrafi przegrać 0-34. Kiedy myślisz, że widziałeś już wszystko, a jednak się okazuje, że to wszystko to chuj. Taka prawda, że prawie ich mieliśmy. Radosław, widziałeś, żeby tam lekko przejęli inicjatywę, czy nie było tego tak widać? No co, no gdyby nie ty, to ile by było? 90, tyle co minut meczu. Ja myślałem, że powiesz, że 20. Skromny nie jesteś. Nie jestem. Skromny nie jesteś. Prawdziwą formę chciał na chemika pokazać, więc wiesz. A co, w następnej rundzie, tak? Myślę, że no chyba jeszcze jest rewanż, nie? Czy nie ma? Na tym etapie, czy nie ma? No i dupa.
Nie było rewanżu, Orzeł Bydgoszcz odpadł z rozgrywek Pucharu Polski. To co Państwo przed chwilą widzieli, to reaktywacja trupa. Po roku chyba odcinek, coś tam odgrzebałem na dyskach, jakiejś starocie. No nie wiem, zobaczymy, czy uda się wprowadzić jakąś regularność. Jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że pod filmikiem znajduje się miejsce na przynajmniej 100 reklam, tak mi się wydaje, a ja tam mam tylko 2 albo 3. Jakby ktoś się przeczytał, to byłbym bardzo wdzięczny.